Hej, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować 5 użytecznych boostów, które nadal są dostępne w obecnej wersji gry. Przede wszystkim możemy je wykorzystać na randomach, ale też na bitwach klanowych. Pierwszym boostem, jaki Wam zaprezentuję, jest to tak zwany legendarny boost na mapie Przełęcz. Po wersji 1.0 uważany był za niemożliwy przez niewidzialne ściany, ale tak jak widzicie, tutaj mamy taką specjalną furtkę, nie wiem, drzwi, przez które możemy wjechać pomiędzy te niewidzialne ściany, tak jak zobaczycie to na tym filmiku. Boost jest bardzo prosty, możemy go wykonać batchatem, jak i lightem. Może uda się nawet jakimś niszczycielem czołgów tutaj wjechać. Nie jest jakoś mega skomplikowany, najtrudniejsza rzecz to jest właśnie przejazd przez tą tak zwaną furtkę, ale to jest bardzo łatwe do wyczucia i jeżeli wejdziecie do treningówki i chwilę potrenujecie, to na pewno uda wam się go wykonać. Ja tutaj troszeczkę sfailowałem końcówkę tego boosta, ale możecie go zrobić naprawdę o wiele szybciej niż ja. Moim zdaniem boost jest naprawdę użyteczny, możemy go używać na randomy, jak i na bitwach klanu. Na klanowych bitwach dzięki temu boostowi możemy kontrolować w zasadzie całą linię zero oraz most, dlatego możemy skupić resztę naszych czołgów na pozostałe sektory na mapie. Taki boost może być naprawdę kluczowy w jakichś waszych taktykach, które możecie sobie wymyśleć. I naprawdę nie jest jakiś trudny czy skomplikowany. A przede wszystkim jesteśmy w stanie wjechać tam batchatem, czyli w zasadzie to jest najlepszy czołg na każdy boost, ponieważ mamy magazynek. Przeciwnik nie spodziewa się nas w tej pozycji i możemy zaskoczyć przeciwnika, wlepiając w zasadzie magazynek za darmo. Kolejny boost jest na mapie Redshire. Boost nie jest też aż taki trudny, najgorszy właściwie jest ten moment, kiedy musimy wjechać i utrzymać się na tym kamieniu. Dalszy moment już jest w zasadzie logiczny, musimy robić prawo-lewo, cofać się i od lewej strony próbować wjechać, tak jak mniej więcej ja to robię. Ten moment naprawdę nie jest trudny, najgorszy moment jest prawidłowe wjechanie na ten kamień. Zawsze kiedy ja się uczyłem jakichś boostów na jakieś mecze, czy turnieje, czy wojny klanów, czy coś takiego, zawsze warto sobie zapamiętać jakieś tak zwane mieć markery na mapie, to znaczy na przykład używać jakiegoś cienia lub jakiegoś, nie wiem, kwiatka, drzewa czy czegoś, żeby zawsze jechać po tej samej linii i w końcu się nauczyć, w sensie znaleźć tą prawidłową drogę i zawsze jej używać, mniej więcej. Tak uczymy się boostów na jakieś mecze czy turnieje, tak to najczęściej wygląda. Możecie tutaj zauważyć, że jest niewidzialna ściana w tym momencie i nie możemy z tej strony wjechać, to jest dosyć ważne. Ogólnie boost jest bardzo użyteczny, dlatego że na mapie Redshire możemy w zasadzie kontrolować całego kapa. Dodatkowo wykluczamy przeciwnika z linii 0, czyli w zasadzie kontrolujemy linię 0, dlatego możemy skupić się na środku czy na linii 1-2. W sensie nasz dowódca może dobrać taką taktykę pod tą stronę. No i też możemy wjechać batchatem, co jest dosyć ważne i istotne. Kolejny boost jest na mapie Stepy. Tutaj zauważcie, że na samym początku przechodzę do trybu snajperskiego i podnoszę działo jak najniżej, żeby moje zawieszenie było jak najwyżej. Tak jak to działa w szwedzkich TDK-ach. Na tego boosta, tak jak widzicie, możemy wjechać UDS-em, bezproblemowo w zasadzie. Tylko po prostu trzymajcie się drogi, którą ja wjeżdżam, jest to dosyć łatwe. Jeżeli akurat eksbicie UDS-a i rzuci wam stepy, to możecie śmiało wykorzystać. Jeżeli gracie jakieś turnieje na 8 tierach lub CW, czy jakąś może specjalną kampanię, to też to możecie wykorzystać. Na tego boosta udało mi się też wjechać STRV-em, co wam pokażę później. Boost jest w zasadzie legendarnym boostem, tak jak pamiętacie, kiedyś stepy A1, A2 można było wjeżdżać batchatem, ja sam tam często wjeżdżałem na jakichś turniejach i pozwalał nam kontrolować całego kapa i w zasadzie połowę strony. Teraz jest troszeczkę niższy, ale nadal jest w zasadzie OP i możemy bardzo przeciwnika zaskoczyć. Teraz pokażę wam, jak wykonać tego boosta STRV-em. Boost STRV-em na A1, A2 jest naprawdę bardzo trudny, jest to skomplikowany boost. Tak jak widzicie, początek wydaje się prosty, ale i tak jeżeli będziecie wjeżdżać, to będziecie mieć na pewno problemy z początkiem. Teraz jest tak zwany przejazd za ten taki kamień po mojej prawej stronie.
Da się wykonać naprawdę szybko, nie musicie robić to za jakąś piątą próbą, jak mi się to uda teraz. Wiesz, po w zasadzie kilku godzinach treningu do tego boosta wjeżdżałem tutaj w zasadzie na pierwszej próbie, właśnie ten moment. I teraz jest moment, którego do końca sam nie rozumiem. Tutaj praktycznie udało mi się wjechać za pierwszym razem. Przejechać po prostu nad tym kamieniem, który jest również po mojej prawej stronie. Jest to bardzo skomplikowane i sam do końca tego nie rozumiem. Jeżeli ktoś was ogarnie to do perfekcji, to na pewno można tutaj o wiele szybciej wjechać niż ja. Ja miałem tutaj duże problemy i do dzisiaj jeszcze nie rozumiem, jak wjechać na ten kamień po naszej prawej stronie. Tą poprzednią część już w miarę szybko ogarnąłem i wiem, jak tam wjechać szybciej o wiele. Ale tak jak mówię, tutaj tego przejazdu do dzisiaj jeszcze nie do końca ogarniam. Ja sam nie jestem jakimś wielkim ekspertem od boostów, ale coś tam potrafiłem wjeżdżać na niektóre pozycje wcześniej i tutaj z tym mam dosyć duże problemy. Nie, wydaje mi się, że to jest kwestia jeszcze kilku godzin treningu czy coś i wtedy już ogarniemy i w zasadzie poczujemy tego boosta, że tak powiem, i będziemy go o wiele szybciej robić. Jeżeli komuś się uda go zrobić w zasadzie w pierwsze tempo, od razu wszystko na raz, to w niecałą minutę jesteśmy na A1, A2, co daje naprawdę dużą przewagę na jakichś klanówkach, czy możemy to wykorzystać w późniejszej grze, jeżeli będziemy bronić kapa do jakiejś epickiej bitwy na randomie. W zasadzie każdy zna już zastosowanie tego boosta z poprzednich wersji. Mimo że jest troszeczkę ta górka niższa niż poprzednia, to i tak jest bardzo użyteczna i może naprawdę dużo dać. Natomiast jeżeli uda wam się tutaj wjechać jakimś innym czołgiem niż UDS-em czy Esterofałem, to proszę dajcie znać w komentarzach. To teraz przechodzimy na kopalnię. Boost wydaje się, że jest skomplikowany, ale tak naprawdę jest bardzo łatwy. I niestety udało mi się tylko wjechać na ten boost UDS-em. Dlatego, że UDS jest dosyć specyficznym pojazdem ze względu na to swoje zawieszenie. Nie da rady chyba Esterofałem tutaj wjechać. Jeżeli uda wam się jakimś innym czołgiem, to dawajcie znać w komentarzach. Mi się udało tylko UDS-em. Bus jest bardzo OP, tak jak kiedyś mieliśmy stary bus na zerówkę, baczatem z dwóch stron w zasadzie. To teraz niestety wydaje się na to, że jest dostępny tylko UDS tutaj. Można go zrobić dosyć szybko, ja miałem trochę zawahanie w pewnym momencie. Ale boost jest naprawdę użyteczny. Niestety najprawdopodobniej skorzystamy tylko na randomach, jeżeli jesteśmy UDS-em lub na jakichś wojnach klanów na 8 tierze czy na jakichś kampaniach 8-tierowych. Nie wydaje mi się, że jest sens na normalnych klanówkach branie specjalnie UDS-a na tą pozycję. Chociaż tak naprawdę może tutaj zdziałać bardzo, bardzo dużo damage'a i UDS ma dosyć celne działo i z dobrą penetracją, więc jeżeli w waszej taktyce widzicie zastosowanie na takiego UDS-a na tej pozycji, to czemu nie? Wydaje mi się, że to jest nadal możliwe. No i to było w zasadzie tyle ode mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że nauczyliście się ciekawych pozycji dzięki temu filmikowi. I jeżeli spodobał wam się filmik, to nie zapomnijcie go ocenić. Może w przyszłości, jeżeli spodobał wam się ten materiał, to wrzucę jakiś kolejny taki odcinek z użytecznymi boostami, które naprawdę możemy wykorzystać, ponieważ w WoCie mamy dużo tak boostów, tak zwanych climbów bardziej, bo boost to jest w momencie, kiedy jakiś czołg popycha inny czołg, ale bardziej odpowiada mi wersja boost po prostu, dlatego tej wersji używam. Ale tak jak mówiłem, jeżeli będą jakieś inne fajne boosty, które mają jakieś zastosowanie, to wrzucę kolejny taki materiał, jeśli chcecie. I to było na tyle ode mnie. To elo.